Dokładnie dzisiaj do Fortnite'a została wprowadzona pierwsza aktualizacja obecnego OG rozdziału drugiego, po której na wyspie pojawił się nowy boss z mitykiem, nową lokacją i kilkoma innymi ciekawymi zmianami, a żeby to było mało znamy nowości, które trafią w kolejnym dużym update'cie. Cześć wszystkim, z tej strony niekto inny, Kodmigao i witam was na odcinku z nowych aktualizacji. Zanim jednak przejdziemy do tych informacji, to teraz na ekranie macie zwycięzcę tego wczorajszego Konkursu, a jeżeli dzisiaj chcecie wygrać prezent za 500 v to zostawcie teraz łapeczkę do góry, suba z dzwonem i kod kicia tak jak te kozaki i nie zapomnijcie o komentarzu z nikiem. No i tak moi kochani, jak chyba każdy z Was bardzo i to bardzo dobrze pamięta, zaraz po rozpoczęciu OG rozdziału drugiego w internecie pojawiła się lista nadchodzących aktualizacji, jakie trafią do Fortnite'a i wiemy, że będą one trafiały co tydzień. Cały ten sezon rozpoczął się od tygodnia Snoop Doga dzięki któremu na wyspie pojawiła się jego własna lokalizacja, czyli zremiksowana agencja Midasa, jego własny boss z mitykiem i kartą do sejfu, a w sklepie pojawiła się jego skórka za v -dolsa. Dzięki informacjom, które pojawiły się na zwiastunie obecnego OG rozdziału, wiemy kiedy na wyspie będą zachodziły podobne zmiany i teraz w tle możecie sobie zobaczyć tą listę i jak sami widzicie, dzisiaj 7 listopada do gry trafi kolejny tydzień. Tym razem jest to tydzień poświęcony postaci Minema, którego dokładniej szczegółowo mogliśmy zobaczyć na zwiastu nieobecnego sezonu. I co ciekawe, widzowie, jego skórka trafiła właśnie dzisiaj do sklepu z przedmiotami i możecie sobie ją zakupić. Za skina przyjdzie wam zapłacicie 1500 V-Dolców, a w jego zestawie macie dodatkowy plecak i osobno do kupienia jest kilo za motką. A jeżeli chcecie kupić cały pakiet, to zapłacicie 2400 V-Dolców. I co ważne, to nie jedyna zmiana, jaka trafiła do gry, ponieważ poza tym, że Eminem trafił dzisiaj do sklepu, już teraz jesteście w stanie go znaleźć nawet na wyspie i co najważniejsze widzowie, Eminem, który pojawił się na wyspie dzisiaj jest nowym bossem dokładnie takim samym jak ten Snoop Dogg, który trafił na start. Jego postać jesteście w stanie znaleźć na całkowicie nowej lokalizacji, która również pojawiła się na wyspie dzisiaj i znajduje się ona w tym miejscu tutaj, czyli na starej grocie z rozdziału drugiego od Brutusa, lecz grota ta również jest zremiksowana. Na lokacji tej od jej wydania w grze znajdziecie pewną jedną, lecz ważną zmianę, ponieważ nie jest to już zwykła grota, tylko grota Spaghetti, na której znajdziecie specjalną restaurację Eminema, w której on sam was ugości, ale nie będzie dla was miły. Po jego spotkaniu, Boston od razu zacznie was atakować, a gdy już go pokonacie, będziecie w stanie otrzymać od niego kilka fajnych rzeczy, a w tym m.in. kartę do nowego sejfu, który będzie na tej lokalizacji, oraz pewien nowy mityczny przedmiot. Jego mitycznym przedmiotem jest oczywiście minigun, ten którego macie przedstawionego teraz na moim ekranie i sam minigun również jest troszeczkę inny niż ten stary, ponieważ poza tym, że posiada on inny wygląd wydaje dodatkowo dźwięk muzyki podczas strzelania. Jego działanie macie przedstawione na tym filmiku tutaj i osobiście polecam wejść do gry i sprawdzić sobie ten przedmiot, bo jest on serio mocny, tak jak pozostałe mityki i co ważne po zlikwidowaniu samego Eminema on sam dołączy do was jako Wasz pomagier podczas rozgrywki. Co ważne widzowie, tutaj od razu chciałbym zaznaczyć, że Eminem na wyspie pozostania z nami już do końca obecnego sezonu, więc nie musicie się śpieszyć, żeby polecieć do niego. Lecz co najważniejsze to nie koniec zmian, jakie trafiły do Fortnite'a z okazji tej aktualizacji. Następna i zarazem ostatnia zmiana, która pojawiła się na wyspie od wydania Eminema, to całkowicie nowe lamy zaopatrzenia i od teraz lamy te prezentują się tak jak na tym zdjęciu tutaj, i każdy z Was. Może je znaleźć w losowych miejscach na wyspie. Pamiętajcie kochani, że w grze mogły również zajść jakieś dodatkowe zmiany w tym całym temacie, i jeżeli coś się pojawiło, to wszystko będzie rozpisane w przypiętym komentarzu pod tym filmem, lecz widzowie to nie koniec aktualizacji w tym OG rozdziale drugim. Ci, którzy słuchali uważnie na początku tego filmu wiedzą, że w tym obecnym OG rozdziale drugim do Fortnite'a będą trafiały takie same zmiany co tydzień i według tej samej rozpiski, którą Fortnite dał nam pod swoim Zwiastunem już 14 listopada do gry trafi tydzień od Ice Spice. Wraz z jej nadejściem do gry trafią bardzo podobne nowości jak te, lecz co najważniejsze w tym wszystkim, przed jej wprowadzeniem do gry będzie musiała trafić wielka aktualizacja z pobieraniem, ponieważ w plikach nie ma żadnych plików, które są z nią powiązane. Oznacza to jednocześnie, że już w następny wtorek, środę lub najpóźniej czwartek do gry zostanie dodana duża aktualizacja z pobieraniem, która trafi zaraz z samego rana, i co ważne w tym wszystkim, aktualizacja ta wprowadzi kilka innych rzeczy. Z informacji, które otrzymaliśmy na samym początku tego sezonu, wiemy, że w tym obecnym OG rozdziale, na wyspie poza bosami raperów i raperki, pojawi się jeszcze jeden długo wyczekiwany przez chyba wszystkich boss, i chodzi tutaj o postać kitka tego na moim ekranie. Już teraz, lecąc na jego miejscówkę, jesteście w stanie znaleźć jego własny save, który na teraz niestety jest jeszcze zablokowany, lecz jeżeli jest tam safe, oznacza to jednocześnie że w tamtym miejscu również pojawi się boss, tak jak na każdej innej lokalizacji. Z wycieków, które trafiły do internetu wiemy, że Boston będzie taki sam jak kiedyś, to znaczy, że po jego likwidacji wyrzuci on swoją mityczną pompę ładowaną, tą którą macie na moim ekranie, a poza strzelbą otrzymacie mityczny granatnik na granaty uderzeniowe. Poza tym sam boss będzie miał kartę do sejfu, który jak sami wiecie jest obecnie jeszcze zamknięty, a po jego likwidacji sam boss dołączy do waszej drużyny, a na lokacji tej zajdzie jeszcze jedna ciekawa zmiana, a mianowicie pojawi się tam obok stacja, którą macie na moim ekranie i jest to stacja, która była kiedyś na tamtej lokacji. Zmiany te trafią do gry dopiero po jakiejś dużej, następnej aktualizacji. Chyba że Fortnite dodał je dzisiaj, bo pliki również są gotowe, ale raczej w to wątpię i spodziewajcie się tego dopiero za jakiś czas. A co ważne, to nie koniec nowości, jakie trafią po następnej, dużej aktualizacji. Następna rzecz, która zostanie ujawniona po następnej, dużej aktualizacji, to nic innego jak informacje na temat darmowych nagród dla graczy, a w tym darmowy skin. A informacje o tym pojawiły się na profilu likera Hypek. I możecie to zobaczyć w tym miejscu, tutaj. Tak więc, poza tym, że kolejna aktualizacja przyniesie nam na wyspę nowego Bosakitka, możemy spodziewać się informacji na temat darmowego skina dla graczy, ponieważ pojawiły się ostatnio szczegóły, że może być ona za darmo. A jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś na temat tego skina, to sprawdźcie ten film tutaj. Poza tym, tak jak już mówiłem wcześniej, po tej następnej aktualizacji pojawią się również wszystkie nadchodzące najważniejsze nowości z okazji nadejścia raperki I Spice i chodzi tutaj o jej dwa mityczne przedmioty, kartę do sejfu oraz o samego skina, który trafi do sklepu za V-Dolce. Spodziewajcie się również, że Fortnite wprowadzi po tej aktualizacji ogrom innych rzeczy i chodzi tutaj o pojedyncze zmiany na wyspie, nowe przedmioty do ogólnej puli łupów, kilka kolejnych nowych skinów i wycieki na eventy i oczywiście OG rozdział pierwszy. Z samej aktualizacji na tym kanale niebawem pojawi się jeszcze jeden odcinek, gdy będzie bliżej do jej wprowadzenia do gry tak więc wyczekujcie, ponieważ aktualizacja ta będzie serio większa niż myślicie i na pewno doda sporo innych zmian i nowości, o których tutaj wam dzisiaj nie wspomniałem. Na teraz są to wszystkie najważniejsze informacje w temacie dzisiejszej aktualizacji, jak i nadchodzących nowości, które trafią dopiero do Fortnite'a i tak jak już mówiłem wcześniej, kolejnych ważnych informacji w ich temacie spodziewajcie się po wydaniu aktualizacji. A jeżeli ktokolwiek z was chce na kanale kolejne odcinki na temat nadchodzących aktualizacji i nowości, to zostawcie pod tym filmem standardową łapeczkę do góry i komentarz aktualizacja, a nie dość, że niebawem na kanale pojawi się taki odcinek, to dodatkowo każdy z Was dostanie ode mnie tam serduszko. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim apeczkę do góry, o ile w ogóle Wam się spodobał. Pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów. No i nie zapomnijcie o kodziku kicia w sklepie, tak jak te kozaki na początku a my widzimy się już dzisiaj na live wieczorem i jutro na filmie po południu. Yo!